Jedwabne to nie tylko to miejsce tutaj za mną, które jest upamiętnieniem stodoły, w której spłonęło żywcem 340 osób pochodzenia żydowskiego zamordowanych przez hitlerowców. Dzisiaj jest już tylko tutaj miejsce symboliczne. W miejscu stodoły stoją teraz bloki kamienne. Tam w oddali jest pomnik upamiętniający to właśnie miejsce z pozostałością drzwi z tamtej stodoły, ale Jedwabne to także las śmierci, który, jak okazuje się, skrywa mogiły z ciałami pomordowanych Polaków w 1943 roku przez również hitlerowców, żandarmerię niemiecką. Znajdują się w Lesie Przestrzelskim, inaczej zwanym Lasem Śmierci. To tutaj przedwczoraj, 16 i 17 października bieżącego roku, dokonano odkrycia kolejnej masowej mogiły pochówku ciał pomordowanych Polaków przez żandarmerię niemiecką. Tu za mną znajduje się dół, potocznie nazywając dół, który był mogiłą, jak się okazało, 11 ciał Polaków bestialsko zamordowanych przez niemiecką żandarmerię. Odkrycia tego dokonali panowie ze stowarzyszenia Wizna 1939. Jak widzicie, przy pracach poszukiwawczych została nas noc. Sztuczne oświetlenie, także jesteśmy, można powiedzieć, w czasie. Jesteśmy on time tutaj. Przyjechaliśmy, żeby odnaleźć dwie ofiary, ojca i syna. Okazuje się ogromne bestialstwo niemieckie. Na teraz mamy 8 ofiar, które musimy odkryć, podjąć. Straszny, dramatyczny widok. Nieprawdopodobna zbrodnia. Bestialstwo Niemców w Jedwabnym. Wracamy jutro. Jutro kontynuujemy pracę. Jutro Was informujemy. Dzisiaj serdecznie dziękujemy żołnierzom Wojsk Obrony Terytorialnej z 13 Batalionu Lekkiej Piechoty z Łomży i Laboratorium Kryminalistycznemu Żandarmerii Wojskowej za ogromną pomoc. Ale też dziękujemy mieszkańcom Jedwabnego, którzy nas cały czas tutaj wspierają, chociażby to oświetlenie, to dzięki ich pomocy. Dziękujemy za posiłek. Bardzo Wam dziękujemy. Widzimy się jutro. Dzisiaj już jesteśmy zmęczeni, wracamy, ale jutro kontynuujemy pracę. Nie zostawimy ofiar, nie zostawimy Was tutaj, w tym dole bezimiennym. Ekshumujemy, podejmujemy, chowamy z honorami. Do zobaczenia jutro. Po wcześniejszych ustaleniach, doniesieniach przyjechali tutaj z zamiarem odkopania, odnalezienia szczątek ojca i syna zamordowanych w 1943 roku przez Niemców. Po badaniach georadarem przypuszczenia potwierdziły się, że jest tutaj miejsce pochówku ludzkich zwłok, szczątek. Po otworzeniu owej mogiły okazało się, że nie jest to miejsce pochówku ojca z synem, a pochówku 11 ciał, w tym jednej osoby małoletniej. Tutaj się przychodziło, tutaj tak jak te przejście jest, zawsze pomnik stał i ta mogiłka stała zawsze z boku i tak zawsze w dole było. I jak przykładowo ktoś przychodził na pomnik, to zawsze przechodził koło tego krzyża. I ten krzyż... Czyli ten krzyż, on tutaj cały czas stał, tak? W obecnej chwili to jest inny krzyż, bo tutaj był ten beton, co tutaj, to był wbetonowany inny krzyż. I pierwotnie tutaj w ogóle były jakieś takie przypuszczenia, że tutaj ta mogiła się znajduje, czy to miejsce było Znaczy, jak z tego co słyszałem, no to ktoś tu pochowany jest, tu osoba jedna, tu dwie i później tak jak... się rozmawiało z innymi, tam i z kolegą takim Sławkiem z Jedwabnego, to on mówił, że tu właśnie pochowane są dwie osoby, ojciec z synem. Tuż
za tą mogiłą znajduje się miejsce upamiętniające, gdzie znacznie wcześniej dokonano ekshumacji zamordowanych dwóch małżeństw, również pochodzenia polskiego. Zostali oni bestialsko zamordowani przez Niemców i pochowani tutaj w tym lesie. Tych mogił tutaj najprawdopodobniej jest zdecydowanie więcej i stąpając po tym lesie, stąpamy niestety po szczątkach ludzkich, których tutaj jest, tak jak mówię, znacznie więcej, ale w celu uzyskania materiału, większej ilości informacji, bardziej takiej kompetentnej wiedzy, udajemy się na spotkanie z panem Marcinem ze Stowarzyszenia Wizna 1939. No i witam ponownie. Jesteśmy już tutaj z panami ze Stowarzyszenia Wizna 1939. Przede mną moimi rozmówcami jest pan Marcin Sochoń i pan Szymanowski. I teraz tutaj tak odnośnie sprawy wykopaliska, które tutaj było na terenie Lasu Śmierci dokonywane 16 października. Panowie, tutaj mam takie w związku z tym pytania, jak to wszystko się zaczęło? Czy to był jakiś, powiedzmy, jakaś informacja, że tam ten grób się znajduje, czy to była inicjatywa panów? To wszystko zaczęło się tak naprawdę w ubiegłym roku ekshumacją dwóch polskich rodzin w Lesie Przestrzelskim, dwóch polskich rodzin Mościckich i Bronakowskich. To przy tej okazji córka zamordowanych Polaków poinformowała nas, że w tym lesie były także egzekucje innych Polaków. Było dużo tych egzekucji, także w tym lesie z całą pewnością znajdują się groby innych pomordowanych Polaków. Czyli tych grobów na dzień dzisiejszy wiadomo, że jest więcej? Zdecydowanie tak. Nie wiemy ile, ale wiemy, że tych egzekucji było bardzo dużo. Mhm. My na razie tak naprawdę tylko zaczęliśmy temat. A czy lokalizacje już tych miejsc masowych mordów, masowych pochówków panowie już znają? Czy to jest jeszcze na razie owiane taką tajemnicą, nie wiadomo gdzie te No, są? Rzecz polega na tym, że te miejsca są nieznane. My dopiero zaczynamy szukać. Natrafiliśmy na drugi dół śmierci. Wiemy, że są inne, ale to będzie przedmiotem naszych kolejnych badań. Mhm. No i teraz tak jeszcze chciałabym się zapytać, bo tam te doły, tak wszystko wskazuje, tam obok widziałam są doły, pozostałości, okopy po prawdopodobnie z czasów I wojny światowej. Czy one są już z II wojny światowej? Nie, to są okopy z I wojny światowej, ale te okopy właśnie z racji tego, że podczas II wojny światowej one były no, w miarę świeże, bo kilkanaście lat to jest, nie jest jakiś tam długi okres, one były wykorzystywane także właśnie przez Niemców do tego, żeby po prostu chować tych, czy chować, czy ukrywać bardziej, bo nie można tego nazwać ani grobem, można nazwać to miejscem zbrodni, miejscem mordu, po prostu ukrywali ciała swoich ofiar właśnie w tych okopach z I wojny światowej i przysypywali ziemię. Niemcy, tak jak tutaj Darek kiedyś wspomniał, byli pragmatyczni w tej kwestii, więc nie kopali specjalnie do tego rowów, tylko wykorzystywali te, które już były dostępne, które już były wykopane. Czyli no tak wnioskując z tego, tam ten las był też wcześniej. Las ten jest stosunkowo młody, ale wtedy też ten las był. Czyli, może tak powiem, drzewa rosły, pewnie się zmieniały, ale cały czas las był. Dlatego, że to było miejsce bliskie dosyć jedwabnego, mogli tam spokojnie dojść sobie na pieszo, czyli zapędzić swoje ofiary, bo takie przekazy mamy, że ofiary były najpierw gdzieś nękane na komisariacie, przesłuchiwane, bite, katowane, a później ci ludzie skatowani byli przeprowadzani właśnie do Lasu Przestrzelskiego, czy Lasu koło Przestrzela. To jest dosłownie, nie wiem, 1,5 kilometra może od... Bliżej. Czy nawet bliżej od miejscowości samej Jedwabne. To jest dokładnie kilometr od tablicy Jedwabne. Mhm. I teraz tak, no w tym masowym grobie, który teraz był ekshumowany, odkrywany, tam znaleziono 11 ciał, 11 z, powiedzmy szczątek. Tak. I czy na podstawie tych szczątek można stwierdzić, że te osoby były katowane?
Tak. Antropolog, przede wszystkim to trzeba powiedzieć o strukturze jakby, czyli oczywiście byli mężczyźni, ale były też kobiety i była na pewno jedna osoba nieletnia, bo tak, takie wstępne badania antropologiczne to stwierdziły. Osoby były katowane, ale przede wszystkim miały związane ręce z tyłu. Wszystkie osoby miały powiązane do tyłu ręce, strzelano do nich często w twarz, w tył głowy, także czaszki były porozwalane, były jakby po prostu byli katowani, też były połamane kości, także te wstępne badania już mówią o tym, że ci ludzie byli przywiezieni, byli na miejscu katowani, a być może też i uderzani tępym narzędziem, tutaj można powiedzieć, że nawet, nie wiem, kolbami, bo też te czaszki były popękane, także na pewno można powiedzieć z całą pewnością, że te osoby były katowane i tam na miejscu były zamordowane. Podczas jednej egzekucji, bo tych 11 osób. Ale tak wstępnie, no bo to powiedzmy, ludzie mordowani byli za różne sprawy polityczne, złapanek za pomoc w ratowaniu osób pochodzenia żydowskiego. Czy mniej więcej wiadomo, za co ci ludzie zginęli? Nie wiadomo za co, ale możemy zgodnie powiedzieć, że byli zabici, zamordowani za to, że byli Polakami. To była podstawa. No to jest bezsporne. Właśnie, bo to tak się mówi generalnie, jedwabne i jest nagłośniona historia ludności żydowskiej, która została spalona w stodole, a jednak jedwabne okazuje się, że jest to również mordowanie masowe, to można nazwać masowym mordowaniem ludności polskiej. No tak, bo wcześniejsza ekshumacja, którą przeprowadziliśmy państwa Mościckich i Bronakowskich właśnie na prośbę rodzin, podobnie jak i teraz, zresztą to byli ludzie, którzy pomagali polskiemu państwu podziemnemu, ale i także Żydom i za to też zostali zamordowani, oprócz tego, że byli Polakami, to także pomagali partyzantom, więc być może okaże się, że ci ludzie, którzy tutaj zostali pomordowani, także w jakiś sposób zasłużyli się, czyli albo pomagali, albo złapano ich za działalność konspiracyjną. Tego jeszcze nie wiemy, to jest przedmiotem tych badań, które będziemy dokonywać, no bo wychodzimy z założenia, że oczywiście dokumenty to jest jedno, świadkowie dzisiaj często pokoleniowo, tak, bo przekazana gdzieś jest historia z pokolenia na pokolenie, no ale jakby kropką na D jest, no przede wszystkim są poszukiwania i ekshumacje, bo wtedy można powiedzieć, że jakiś przekaz, że zostało zamordowanych 10 osób, się potwierdza. Jeżeli tego nie zrobimy, no to nie będziemy wiedzieli, czy zostało zamordowanych 10 osób, czy w ogóle zostali zamordowani i czy kiedykolwiek nie zostali ekshumowani. Także dokumenty, relacje i poszukiwania. I czy na przykład w przypadku już wiemy, że taki grób masowy istnieje, czy od momentu, że wiemy, że on tam istnieje, do momentu ekshumacji jest jakaś ciężka droga papierologiczna i jak to właśnie wygląda od tej strony? To zależy. W tym przypadku akurat trwało to bardzo krótko, ponieważ ten dół śmierci znajduje się w lesie prywatnym, a zatem tak naprawdę wystarczyła nam tylko zgoda właściciela na to, żebyśmy mogli w tym jego lesie pracować. Czyli ten las jest prywatny. Tak. W innym przypadku jest to procedura bardzo długa, czasem droga nie do przejścia, tak bym powiedział. Mamy tego. Strony papierologiczne. Mam tego. Ja bym nawet powiedział raczej, że nie tyle od strony papierologicznej, co zależy to od dobrej woli instytucji, które takie zezwolenia wydają. Tej dobrej woli po prostu nie ma. Mhm. I teraz kolejne pytanie. Wiedząc, że prawdopodobnie tam są kolejne mogiły, czy do tych ekshumacji dojdzie, czy są już jakieś kroki ku temu podjęte? Znaczy, my będziemy nadal zbierać relacje, zbierać świadków, gromadzić dokumentację i będziemy starali się szukać dalej, no bo wyznajemy zasadę, że nie zostawiamy, czyli nie zostawimy was, tak też się oznaczamy i będziemy chcieli w miarę naszych możliwości, skromnych, społecznych możliwości, bo robimy to, tak jak rozmawialiśmy wcześniej, robimy to społecznie, nieodpłatnie, ale profesjonalnie, bo oprócz tego, że
wykorzystujemy bardzo wielu specjalistów. To także współpracujemy z archeologami, antropologami. Darek jest ekspertem geofizyki, także bada grunt. Także tutaj robimy to, mówię, społecznie, ale profesjonalnie, więc będziemy na pewno dalej gromadzić dokumentację i wracać tam to miejsce, bo chcielibyśmy docelowo odnaleźć wszystkich, no, jeżeli się uda, bo każdemu należy człowiekowi się godny pochówek i pochówek w uświęconej ziemi i pamięć przede wszystkim. Tak, nasze motto, tak jak Marcin powiedział, to jest: nie zostawimy was. Wiemy, że jest tam jeszcze co najmniej kilkadziesiąt osób zostało tam zamordowanych, a więc oni tam w dalszym ciągu spoczywają gdzieś w tych rowach, w tych dołach, w tych okopach. Także wrócimy tam na pewno. Mamy wytypowane takie miejsca, gdzie mogą jeszcze znajdować się szczątki ludzkie, szczątki Polaków, bo to byli Polacy, co do tego nie mamy wątpliwości. No ale to wymaga troszkę czasu. Tych prac mamy naprawdę bardzo dużo, a chciałem powiedzieć niestety każdy z nas pracuje gdzieś. Niestety, bo mamy pracę, natomiast... No bo to jest tak, można powiedzieć... Ale chcielibyśmy to robić, a nie pracować. Tak. Ale powiem... powiedzieć, to jest tak panów w wolnym czasie, panowie. Soboty, niedzielę, po prostu. Natomiast muszę powiedzieć, że tych tematów jest tak bardzo dużo, że naprawdę moglibyśmy zrezygnować z naszej pracy zawodowej i tylko się tym zajmować. Tyle mamy zgłoszeń, tyle mamy tematów, i to takich bardzo, bardzo poważnych. Także czasem jest nam trudno odmówić komuś, odmówić jakiejś pracy, bo wiemy, że jak bardzo poważne i trudne są tematy, a po prostu nie jesteśmy w stanie tego zrobić ze względu na brak czasu, na ograniczone możliwości. No ja tutaj też przed nagrywaniem pytałam się panów, ale powtórzę tak jeszcze raz pytanie, bo panowie tutaj, no tu dotyczy to akurat nie terenów Jedwabnego, ale panowie również działają na terenie poza Jedwabnem, poza Podlasiem. To też ja mam na uwadze prace prowadzone w całej Polsce, a nawet poza granicami kraju, bo tam akurat na razie mamy prace zawieszone, mam na myśli teren Ukrainy, dawne Kresy, tego jest dużo, ale to jest cała Polska i z całej Polski mamy zgłoszenia, nie ma tygodnia, no może dnia to nie, ale nie ma tygodnia, żeby jakieś takie zgłoszenia do nas nie trafiały i trudno jest nam po prostu odmówić, bo to są tak poważne sprawy. No i też pan wspomniał tutaj, że współpracujecie z antropologami, archeologami. Czy to jest taki sztab stałych ludzi, z którymi panowie współpracują, czy...? Na pewno mamy taki sztab stały. Nawet nie tylko współpracowników, ale nawet członków naszego stowarzyszenia, bo mamy w naszym stowarzyszeniu i antropologa, i archeologa. Natomiast jeżeli jest taka potrzeba, to oczywiście korzystamy z pomocy innych naszych kolegów, przyjaciół, specjalistów, nie tylko z zakresu archeologii i antropologii, ale innych dziedzin. No i teraz tak tutaj jeszcze chciałabym się zapytać, ciała są, szczątki ciał są już, powiedzmy, odkopane, tak, wydobyte. I co dalej? Gdzie one są przekazywane? Jak to się dalej odbywa? No oczywiście te szczątki zostały z szacunkiem, z godnością przewiezione do domu pogrzebowego w pobliżu miejsca ekshumacji. Teraz zaczyna się okres najtrudniejszy, ale i najdłuższy, bo będziemy chcieli przeprowadzić badania genetyczne. Zwróciliśmy się z apelem do mieszkańców Jedwabnego i okolic, bo wiemy, że te rozstrzelane osoby, zamordowane osoby pochodziły właśnie z tego rejonu. Zwróciliśmy się z apelem do mieszkańców Jedwabnego i okolic o udostępnianie nam swoich próbek do badań genetycznych. Oczywiście tam, w tych rodzinach, gdzie wiadomo, że rozstrzelano bliskich przodków. No już takie pierwsze sygnały mamy. Zgłosiły się do nas pierwsze osoby, które potwierdzają, że najprawdopodobniej to ich krewni właśnie w tym dole zostali zamordowani. A zatem jest to etap badań. Jest to etap badań, a jednocześnie przygotowujemy się do uroczystości pogrzebowej. Chcemy
te szczątki tych Polaków godnie, z szacunkiem pochować na cmentarzu. Czyli one będą, że tak powiem, już po dogłębnym zbadaniu, ustaleniu, do której rodziny należały, jeżeli mają jeszcze rodziny, one będą oddane rodzinom, czy będą pochowywane w jakiś inny sposób? No to tak naprawdę jest wola rodzin. Jeżeli takie się odnajdą, rodziny mają tutaj pierwszeństwo. Dla nas najważniejsze jest to, żeby były godnie pochowane. No i jeszcze takie pytanie, czy poza antropologami, archeologami jeszcze z kimś panowie współpracują? Tak, no przede wszystkim staramy się na danym terenie, bo tak jak kolega wspomniał, jeździmy po całej Polsce, współpracować z lokalnymi samorządami. Współpracujemy z samorządami, ale także z Wojskiem Polskim, czyli tam, gdzie jeździmy, bardzo często wspomagają nas żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej, w zależności od tego, w jakim regionie jesteśmy, no to taka brygada. Ale ostatnio podjęliśmy także współpracę owocną z Laboratorium Kryminalistycznym Żandarmerii Wojskowej. To są żołnierze, którzy podlegają pod Centrum Szkolenia Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Mazowieckim. No i rzeczywiście ta współpraca układa nam się bardzo dobrze, bo ci eksperci są w stanie przede wszystkim jakby opracować miejsce zbrodni, ale także i zrekonstruować twarze za pomocą czaszek. To są takie nowoczesne metody, które powodują, że ta czaszka nie musi być gdzieś przewożona, nie musi być gdzieś oddawana. Robi się to, że tak powiem, za pomocą elektroniki, zdjęć, składania tych zdjęć. Także to jest bardzo ciekawa współpraca z różnymi ekspertami z różnych miejsc, ale też i współpracujemy z różnymi innymi stowarzyszeniami, które w danym rejonie działają i przede wszystkim, które chcą współpracować. I dodam jeszcze, że nie tylko my współpracujemy, ale i z nami współpracują przede wszystkim bardzo często ludzie, okoliczni mieszkańcy, tak jak to było tutaj w Jedwabnym. Oni nam po prostu pomagali w tych pracach ekshumacyjnych, po prostu fizycznie pomagając nam kopać w ziemi. No i też przynosili kawę, jedzenie, tak, no tak, z dobroci serca. To nie o to. Interesują się. No tak, zdecydowanie tak. No bo każdy przychodzili ludzie i mówili, że no chociaż tyle możemy zrobić, że przyniesiemy, pomożemy kopać. I powiem, że to akurat w tym przypadku było bardzo budujące, bo czuliśmy wsparcie w tych ludziach, że nie robimy od sami sobie, tylko że jesteśmy wszyscy tam razem po prostu, że to jest potrzebne, że wszyscy ludzie to czują, jesteśmy jedną taką rodziną. No i w związku z tym jeszcze takie pytanie, czy ja na przykład jako osoba postronna mogłabym uczestniczyć w ekshumacji, bo to tak nazwijmy, w ekshumacji, w wydobywaniu szczątek ludzkich zwłok z takich mogił? Ależ oczywiście, że tak. Oczywiście wszystko zależy od tego, w jakim charakterze. Te miejsce prac jest oczywiście zabezpieczone i można stać tam obok i przyglądać się temu po prostu. A to dlatego, że no musimy zadbać o to, żeby te prace były wykonywane w sposób bezpieczny. Musimy zapewnić bezpieczeństwo tym szczątkom, które są tam w dole. Więc, tak, więc dlatego to miejsce zabezpieczamy, ale ja rozumiem pani pytanie, że czy ja mogę tam być po prostu. Tak, jako osoba postronna. Tak, jak najbardziej tak. To jest nasza historia, nawet jest wskazane. Niech ludzie to widzą, niech ludzie widzą to na własne oczy, nie tylko z przekazu, tylko mogą tego w cudzysłowie, a wręcz niekiedy dosłownie dotknąć. Dotknąć, doświadczyć tak. I przekonać się, stanąć, zderzyć się tak. Z tą rzeczywistością, bo dzisiaj no niestety, zwłaszcza młode pokolenie jest daleko od wyobrażenia sobie, jak to wszystko wyglądało. To nie jest tajemnica, to nie jest nic tajnego, to się tu działo po prostu, tak było. To trzeba zobaczyć, i przekazywać i powtarzać innym osobom. No przede wszystkim jak się słyszy, że Niemcy mordowali, że prowadzili z rękami do tyłu, to jest jakby jedno, ale jak się to zobaczy na własne oczy, że rzeczywiście ręce powiązane do tyłu, porozwalane głowy, porozwalane czaszki, to pomimo tego, że człowiek robi to po raz któryś z kolei, to jednak zawsze wywołuje to emocje, poruszenie, taki wewnętrznie ściska serce. Jest to bardzo wzruszające. Ja powiem tak, ja wróciłem z tych dwudniowych prac wyczerpany. Owszem, wyczerpany fizycznie, bo to była ciężka praca fizyczna,
ale przede wszystkim wyczerpany emocjonalnie. Ja cały kolejny dzień to dochodziłem po prostu do siebie i jak myślę, moi koledzy również. To było ogromne, ponure, ale jednak ogromne przeżycie, straszne doświadczenie. Tak jak Marcin powiedział, kolejne niby to już się widziało, ale każda taka sytuacja jest inna i to są po prostu straszne widoki. Może teraz takie zadam pytanie, nie na miejscu, ale jak panowie w ogóle radzą sobie z tym? Czy takie widoki, właśnie takie przeżycia nie zniechęcają panów do tego, czy wręcz przeciwnie, motywują, żeby jednak działać w tym kierunku? To jest trudne pytanie, bo owszem, to motywuje do dalszej pracy. Tak jak wspomniałem, tych prac jest dużo, tych tematów jest dużo. My tak troszkę, powiem, przypadkowo w ten temat żeśmy weszli, ale teraz trudno nam z tego się wycofać, bo widzimy, jak wiele osób zwraca się do nas. Oni potrzebują takiej pomocy. Okazuje się, że od instytucji do tego powołanych takiej pomocy nie otrzymają, nie otrzymują, nie mają po prostu. Stąd liczą na nas, że my im pomożemy. A każda taka sprawa, gdzie rzeczywiście uda się to doprowadzić do końca, no powoduje, że inni zaraz dzwonią do nas i mówi: ja też chcę, pomóżcie mi. I to jest jakby jeden aspekt tej sprawy. Natomiast drugi aspekt to jest rzeczywiście to, jest to, że wpływa to na, ja mówię o sobie bynajmniej, że to wpływa jednak na mnie, na moją psychikę. Dzisiaj tutaj też przyszedłem, to ja nie dlatego jestem taki smutny, bo nie wiem, jestem zmęczony, tylko cały czas jednak odczuwam te ostatnie wydarzenia sprzed tych dwóch. To jest sprawa świeża. Tak, to jest sprawa świeża. To jest temat trudny, to jest temat dotykający śmierci, zbrodni. To są te widoki. No to jednak trudno powiedzieć, że to po nas gdzieś tam spływa. To zostaje po prostu w nas. Nie da się tego po prostu nie obejść tak obok. No i tak na koniec jeszcze takie jedno pytanie. Te osoby, które w tych mogiłach spoczywały i spoczywają tam jeszcze, one są oficjalnie uznane jako osoby zaginione. Bo nie można powiedzieć, że na przykład przyszło, jak były czasy wojenne, później po wojnie dużo ludzi przez Czerwony Krzyż się szukało. Te osoby nie figurowały jako, nie wiem, zabite, zamordowane, tylko zaginione, czy jak to się... To są osoby nieznane na ten moment, są to osoby nieznane. Natomiast wiadomo, mniej więcej wiadomo, kogo szukamy. A to dlatego, że rodziny zgłaszały zaginięcie swoich najbliższych. Zresztą wiadomo było, dwa dni temu dzwoniła do mnie pani, która potwierdziła, że jej dziadek z całą pewnością jest tutaj, w tym dole śmierci, więc akurat tu będziemy próbkę pobierali. Ale to właśnie na tej zasadzie ludzie wiedzieli, że ich najbliżsi i bliscy zostali rozstrzelani przez żandarmów, niemieckich żandarmów z Jedwabnego i w tym lesie. To tylko jest pytanie, gdzie oni zostali tutaj ukryci, gdzie zostali przysypani, w którym dole. No to jest dramat i przede wszystkim dramat dla tych rodzin, które po tylu latach stają przed takim faktem, że te osoby się odnalazły teraz. Tak, ja bym powiedział, że ludzie się, to jest dramat, ale jednocześnie ludzie się budzą. Naprawdę widzę i słyszę, że ci ludzie potrzebowali właśnie takich informacji, że ktoś się tym zajął, że pojawia się oto szansa odnalezienia ich bliskich. To nie jest tak, że ci ludzie zapomnieli. Nie, nie, nie. To było gdzieś w nich takie uśpione, to oczekiwanie. Drzazga. Tak. I teraz odzywają się po prostu, budzą się. Czyli dzięki panom, no można powiedzieć, panowie jesteście takimi, brakuje mi słowa, takimi dobrymi, można powiedzieć, duszkami dla tych ludzi, takimi, no nie wiem, kimś, kto pomaga im złapać taki oddech, zaznać spokój. My jesteśmy, staramy się być strażnikami historii, ale przede wszystkim prawdy, bo po prostu to, co się odkryje, to trzeba przekazać. Tak jak Darek powiedział, historia nie jest nasza, nie jest pana Kowalskiego Nowaka, historia jest nas wszystkich. I ją trzeba odkrywać i przede wszystkim trzeba ją pokazywać, tak żeby ludzie widzieli, że do takich rzeczy dochodziło. No i co najważniejsze, tak jak w przypadku państwa Mościckich i Bronkowskich,
trzeba pójść na grób, zapalić świeczkę. Wspomniała Pani na początku, że Jedwabne kojarzyło się, przynajmniej do tej pory kojarzyło się, taka była narracja, że znane jest tylko ze zbrodni na Żydach. Okazuje się, że to były zbrodnie na Polakach. Na Żydach owszem, to była zbrodnia niemiecka, dramat ludzki, zgadzam się, to jest niekwestionowane. Natomiast okazuje się, że równolegle, równocześnie to były zbrodnie popełniane przez Niemców na Polakach. Może w jeszcze większej skali, to się okaże za kilka miesięcy może, jeżeli będziemy odkrywali te następne doły śmierci. Na tym będziemy kończyć. Bardzo dziękuję Panu za rozmowę, za odpowiedź na moje pytania i za poświęcony czas tutaj przede wszystkim dla mnie. My dziękujemy i mamy nadzieję, że wszyscy pomordowani się odnajdą i mam nadzieję, że też będą ludzie zgłaszać do nas te sprawy związane właśnie z ich krewnymi, którzy zostali zamordowani w lesie przestrzelskim. I będziemy mogli tą historię uzupełniać i będziemy przede wszystkim mogli ją wyjaśniać. Dalej będziemy robić co w naszej mocy. A ja tutaj tak od siebie na koniec życzę Panom wytrwałości, siły i oby Panowie się nigdy nie poddali. Dziękujemy. I ja również bardzo dziękuję. Dziękujemy.